Dzień dobry, ja na moment wstałam, bardzo serdecznie Państwa witamy na tym niezwykłym spotkaniu, w którym chcemy bardzo szeroko mówić o kulturze i pójść trochę dalej w myśleniu o tej kulturze. Ta kultura, która dla nas ma się stać miejscem, w którym spotykamy się ze sobą nawzajem, w którym człowiek spotyka się z człowiekiem, ale ta kultura jest osadzona w jakimś w naszym życiu, w naszych problemach. Bardzo szeroko będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać. Chcemy myśleć o kulturze także jako czynniku, który determinuje, który kształtuje naszą tożsamość kulturową. Wśród naszych gości, bardzo dziękuję Pani Agnieszce za przedstawienie, jest Wandalek Kowalski, aktor. Bardzo serdecznie Pana witamy. Aktor na pewno na początku, aktor telewizyjny, aktor, chociaż nie wiem, czy Pan się zgodzi z tym, Pani Darku, że tak Pana przedstawiłam. Dzień dobry Państwu. Całym sercem pewnie teatr. Jestem aktorem teatralnym przede wszystkim. Zdarza mi się występować też przed kamerą. W dzisiejszym spotkaniu chcemy odnosić się do przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił w siedzibie UNESCO w 80 roku. Papież mówił wtedy o tym, że przyszłość człowieka zależy od kultury i on właśnie wtedy myślał o kulturze w ten szerszy sposób. Powiedział tam między innymi, że pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie, dlatego dwóch wychowawców dzisiaj z nami. Pierwszym jest pan Jacek Wrona, ekspert do spraw przeciwdziałania przemocy, ale także policjant, były policjant. O szczegółach Państwu zaraz opowiemy więcej, ale także autor książek, ekspert 13 książek, ekspert do spraw narkotyków, wychowawca młodzieży na pewno, z wykształcenia pedagog i filozof. Witamy bardzo serdecznie Pana Jacka. Jest z nami również Pan Łukasz Iżyk, terapeuta, pedagog młodzieżowy i ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale zacznijmy od początku i pierwsze pytanie do Pana Darka, który jest no, uosobieniem tutaj dla nas kultury jako takiej. Na ile według Pana kultura jest tym czynnikiem, który pomaga nam kształtować tożsamość, która także tą tożsamość narodową? Bardzo mnie Pani, że tak powiem, za no, tym uosobieniem kultury jakoś tak. Poczułem się zupełnie jakoś skrępowany, bo to być uosobieniem kultury, to nawet nie wiem, co to znaczy. Gdyby było uosobienie kultury, miało tak wyglądać i ten na rynku byśmy mieli. Nie, no dobrze, to są takie trochę, może takie żarty, żeby troszkę zyskać na czasie, bo to pytanie... Znaczy ja nie czuję się kimś takim, kimś wyjątkowym w żadnym razie. Jestem aktorem, który... Znaczy ja znaczy czuję swój związek z kulturą przez to, że ja mam bardzo duże serce do polskiej literatury, do polskiej poezji, do... Bo kultura, no raz mówmy o tej kulturze, prawda, polskiej kulturze. Wiadomo, co, w ogóle co to jest kultura, prawda? Co to jest kultura? To wychodzi się z łacińskiego słowa, które tam mówi bodajże o uprawie roli, tak dokładnie. Więc można powiedzieć, że ta kultura, uprawa, pielęgnacja, no, że to jest pielęgnacja ludzkiej duszy. No, czyli to jest jakiś taki fundament w ogóle człowieczeństwa. To jest, kultura jest jakąś emanacją ducha ludzkiego. Pytanie brzmiało? No i ona kształtuje naszą tożsamość narodową. Ja też pod wpływem tego, co Pan mówi, zastanawiam się, ta kultura w tym sensie jest takim miejscem wspólnym, miejscem spotkania także Polaków ze sobą. Ona ją po prostu tworzy. No ten Jan Paweł II, którego dzisiaj cytujemy, święty Jan Paweł II, powiedział, że Polska, która była przez wieki napastowana i przez zaborczych sąsiadów, która przez tyle lat nie miała swojej państwowości, przetrwała, naród polski przetrwał właśnie dzięki kulturze, która była silniejsza od tamtych potęg. Czyli kultura to jest ogromna siła, to jest coś, co jest głęboko w sercu człowieka, z czego człowiek wyrasta. Takie pojęcia jak krąg kulturowy oznaczają właśnie wspólnotę. Kultura, która zaczyna się, myślę, w rodzinie, bo ta rodzina uczy kultury, nie tylko przez to, że uczą tam nas, jak się zachować przy stole, jak jeść nożem i widelcem
jak należy, prawda, odnosić się do osób starszych, nie tylko, ale też prowadzi się nas na groby naszych przodków, prawda, mówi się nam o tym, skąd przychodzimy. Wczoraj rozmawiałem z jednym z profesorów z Instytutu Pamięci Narodowej, który opowiadał o swoich warsztatach w Żytomierzu, z których wrócił właśnie wczoraj. Był wzruszony, bo mówi, że myślał, że tam w ogóle polskość, bo tam Polaków po prostu, że tam wypalano ogień i żelazo, prawda? A okazuje się, że bardzo dużo młodych ludzi chce się uczyć języka polskiego. Skąd się to bierze? Z tej ziemi? No tak, no tam to po prostu kultura polska, to jest ogromna siła. Ona, jest to jakieś pole, dzięki któremu my się w ogóle spotykamy ze sobą. Jest to takie pojęcie jak kod kulturowy. Opowiem taką historię. Moja córka przyszła kiedyś do mnie, przyszła ze szkoły, usiadła przede mną i patrzy na mnie, patrzy mi w oczy i mówi: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Więc ja od razu mówię, bo snurza się w zieloności jak łódka brodzi, się utwala głąb szumiących śród kwiatów po wodzie, omija koralowe ostrowy i tak dalej, te stepy akermańskie. A dziecko: to samo było z żoną. I on mówi: o, niesamowite, pani w szkole, polonistka, powiedziała dzieciom: idźcie, podejdźcie do rodziców i powiedzcie: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu i zobaczycie, co będzie dalej. Każdy rodzic reagował identycznie. Parę dni temu rozmawiam ze znajomą, która mówi, siedzę ze swoim 17-letnim synem, który głównie gra w koszykówkę. Czytamy pana Tadeusza. On czyta, ale czyta głośno. Siadamy, będziesz miał egzamin z historii i mówię: nie musisz się uczyć, bo tego nie lubię, ale są to dodatek, które musisz znać. I powtarzaliśmy to. I on potem na egzaminie dostał 80%. To jest pewien kod kulturowy, który tworzymy, z którego wyrastamy. Myśmy mieli wspaniałych przodków, naprawdę wspaniałych. Dzisiaj trochę skarleliśmy. Wspaniałych ludzi, którzy potrafili tę Polskę jakoś ocalić. I kultura to jest właśnie to, co tak trudno zdefiniować, dlatego tak dużo mówię. A co jest tym, bez czego by nas tu po prostu jako wspólnoty narodowej, jako Polaków, nie było? Bylibyśmy czym? Wspólnotą konsumentów, którzy przyszli w czarny piątek kupić taniej tam lodówkę. Nie? Lub też wydaje im się, że kupują taniej, bo ktoś ich, że tak powiem, przekreślił cenę czerwoną, napisał zieloną. Tak? No, czyli to by tylko nas łączyło. Jakieś tutaj pięknie o tym Norwid pisał, ale to już nie będę, to później będę cytował Norwida. W każdym razie napisał o tym takim wierszu, że moda jedna wszystkich wzajemnie podobni tylko i tylko jedna lampa zapalona nad nimi i to wszystko. Więc kultura jest tym co stanowi o naszej przynależności kulturowej, o naszej przynależności narodowej, o tym, że my wiemy, co robimy tutaj na ziemi, skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są groby naszych ojców, o co oni walczyli, na czym nam zależy. I mamy pewien kod, mamy coś, co nas, pewien system wartości, który nas łączy i za który jesteśmy gotowi oddać życie. No, co by dużo mówić, tak? Tak to przez wieki wyglądało. To są wielkie słowa, ale to tak jest. Tak to przez wieki wyglądało, a jak to dzisiaj wygląda, to pytanie do pana Jacka Wrony, który poza tym, że tak jak państwu przedstawiłam, jest ekspertem do spraw przeciwdziałania przestępczości, jest też po prostu tatą 6 dzieci. Panie Jacku. 6 biologicznej, bo jeszcze z domu dziecka mieliśmy, także... Pan Darek powiedział o tym, że no właśnie, chodzi o ten kod kulturowy. Na ile on dzisiaj jest przekazywany rzeczywiście w rodzinie? Jakie jest pana doświadczenie? Jak to pan diagnozuje? W tym przypadku już państwa trzy takie przykłady państwu podam. Ja przede wszystkim ze względu na swoją działalność, aktywność spotykam się z zaprzeczeniem, czyli z czymś, co nazywa się kontrkulturą, czy czasami nazywamy to antykulturą. Swoje korzenie ma to w latach 60. przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, te wszystkie ruchy, więc jakby z działaniami i z zachowaniami ludzkimi, które negują tą naszą klasyczne zachowania, właśnie te kody kulturowe, już nie tylko na poziomie wspólnoty narodowej, ale te wspólnoty, nazwijmy to europejskie, w ogóle wspólnoty jako pewnej wspólnoty ludzkiej, no przede wszystkim cywilizacji tutaj no, łacińsko-chrześcijańskiej, czy łacińsko-żydowskiej można powiedzieć, bo z tego pionu wyrastamy, więc
Więc przede wszystkim to doświadczenie, no totalna, proszę Państwa, tutaj jednak degrengolada i wszystkie bardzo łatwo, bardzo ładnie się to, jeżeli tak można nazwać, odbija się to na życiu ludzkim, jeżeli ktoś właśnie przyjmuje te zasady antykultury czy kontrkultury, czyli przede wszystkim różnego rodzaju uzależnienia, używki sięgane w sposób bezrefleksyjny, czyli alkoholi, czyli narkomanie, czyli sięganie po różnego rodzaju inne substancje stymulujące, hazard, problemy z identyfikacją czy z akceptacją własnego ciała, więc wszystkie te problemy z tymi operacjami, z anoreksją, z bulimią, czyli zobaczcie Państwo, za negowanie tych zasad kultury, począwszy od muzyki, skończywszy na nawet najprostszych rzeczach, typu kulinaria, gdzie dziejemy chemiczne rzeczy, jak mamy swoją wspaniałą kulturę, na przykład jedzenia, kulinarii. Ja od 13 lat, proszę Państwa, prowadzę blog, w którym staram się przekazać właśnie tą wiedzę, że nasza kuchnia, oczywiście ona jest troszkę inna niż kuchnia francuska, włoska, którą się uważa za taką przysłowiowo, taką bardzo egalité. Nie, proszę Państwa, to wspaniała żywność, wspaniałe przyprawy, wspaniałe to wszystko pachnie, smakuje. Przykładem, proszę Państwa, szkoliłem kiedyś, no nie tylko ja, moi koledzy szkoliliśmy kiedyś agentów bezpieczeństwa Irakijczyków, którzy akurat w ten czas trwała ta wojna w Iraku, przyjechali do nas, szkoliliśmy ich z różnych tam technik operacyjnych, technik działań, więc oni weszli jakby w całkowicie inną sytuację. Tam, no wiadomo, ten kraj targany wojną, zamachami terrorystycznymi, a nagle tu przyjechali, to było pod Szczytnem, więc piękne nasze Mazury. Część z nich to sunnici, szyici, muzułmanie, dość radykalni, można powiedzieć. No radykalni byli pierwsze dwa tygodnie, po dwóch tygodniach chodzili już na czworaka, bo nie trzeźwieli. I co mówili, proszę Państwa, wy żyjecie w raju, wy żyjecie w raju. Po pierwsze wspaniały klimat, po drugie wspaniała wasza kultura, zachowanie, mimo że jesteście katolikami, ale mówi, wasza otwartość, mówi, u was nie ma, nie widać tej agresji, nie widać tego zatrzeźwienia, jesteście rodzinni, lubicie imprezować, wspaniałe, piękne kobiety, fajni faceci, powiedzieli, nie szukajcie raju gdziekolwiek, raj jest u was, proszę Państwa. I tak, wbrew pozorom, 200 mnóstwo osób nas postrzega. Jedna z moich córek studiuje w Londynie właśnie medycynę. I czasami właśnie jak z narzeczony no nie jest Polakiem, przyjeżdża tutaj i te doświadczenia tam, wydaje się, no nie, że Londyn, centrum świata, świetne zarobki, nie, proszę Państwa, współczesne, proszę Państwa, niewolnictwo. Dojazdy po półtorej, dwie, trzy godziny, ciężka praca, wbrew pozorom wobec tych cen mało płatna mimo wszystko i to jest współczesne niewolnictwo. Podobnie, że ostatnio jakieś nawet badania Anglicy prowadzili sytuację właśnie współczesnej młodzieży, a chłopów w średniowieczu, którzy zamieszkiwali właśnie tereny Anglii, okazało się, że ci chłopi żyli na wyższym standardzie. No, oczywiście z uwzględnieniem tych wszystkich różnic, ale to pokazuje, proszę Państwa, że wbrew pozorom my niepotrzebnie często właśnie szukamy tej pseudokultury, czy tej kontrkultury. No oczywiście jest kolorowa, pachnąca, to jest tak jak może powiedzieć w telewizji, nie? Zawsze jak się przychodzi, tam mam komentować jakiś program, no ale jak wie, to nas tam upaćkają, uśminkują i człowiek zawsze no, jest ładnie pomalowany, ładnie wygląda, przynajmniej, no, jeżeli można w ogóle o ładności w moim przypadku mówić, ale przynajmniej każą mi się też no, trochę uśmiechać, no nie można płakać, więc zawsze jest cukierkowo ładnie i pięknie, nie? Tego, proszę Państwa, ale później trzeba to zmyć, tą maskę, nie? To wszystko opada i człowiek wraca do rzeczywistości i okazuje się, że my mamy taki narodową sport narzekania. Proszę Państwa, od wielu lat zawsze mówię, że to jest jedyna nasza wada, która bardzo mi to skwiera. Jak rano wstaję, czasami jak jest ładna pogoda, siadam sobie na tarasie, akurat mam taki ciąg, gdzie tam dzieciaki idą do zespołu jakichś szkół, dość dużo tych dzieciaków. Widzę, ja widzę tam ten syndrom konia. Syndrom konia polega na tym, że zazwyczaj się jakiś tam kaptur czy coś tego i patrzy się
patrzy się tak jak koń tylko w ziemi i oczywiście nie daj Boże, żeby tam jakieś zmarszczyło człowiekowi twarz w tym górnym kierunku, czyli żeby się uśmiechnął. Ja mówię o tutaj takim pustym śmiechu, jak to czasami kryminaliści, co niektórzy sobie tutaj, my to nazywamy haftowali, czyli tatuowali sobie PZ-u. Nie wiem, czy Państwo, dzieci nie ma, więc mogę poglądać trochę, co to znaczy, nie? Pierdolnięty, zawsze uśmiechnięty, czyli PZU, nie? Także, że nie chodzi o to, żeby mieć PZU na czole, ale po prostu tą naprawdę, proszę Państwa, wbrew różnicom, często też widzicie Państwo, już kończę, także, że tego widzicie Państwo w studiu telewizyjnym, że jakiś tam dwóch czy trzech przedstawicieli partii, oni tam skaczą sobie do gardeł, chcą sobie wydrapać oczy, a za chwilę kamera gaśnie i oni idą na wódkę, proszę Państwa, więc spokojnie, jak ktoś mówi, że tam społeczeństwo jest jakieś gdzieś tam podzielone, wszyscy się mordują, zabijają, nie jest to, proszę Państwa, prawda. Nie jest to prawda w większości przypadków, jeżeli ktoś nie chce, nie musi się drapać, może sobie spokojnie funkcjonować i tak jak mówię, jest tyle w Polsce. Ja zwiedziłem praktycznie cały świat, z jednej strony służbowo, z drugiej strony prywatnie i powiem Państwu, że od pewnego czasu, to znaczy od dłuższego czasu już nawet rodziny za granicę nie zabieram, bo już żeśmy pojeździli, pozwiedzali. Zwiedzamy Polskę, poznajemy Polskę. I właśnie poznajemy ten, co Darek mówił, ten kod kulturowy polski odkrywamy na nowo. Dzisiaj wielka przyjemność, jak żona dzwoni i najstarszy mój syn mówi, że dostał 6 z powtórki historii, bo wieczorem siadamy czasami i pyta się mnie, ja mu opowiadam, akurat to nie była kwestia jakiejś kultury polskiej, wprost przeciwnie, antycznej, opowiadałem mu o Homerze, Iliadzie, Odysei, jak to się ma w ogóle do kultury światowej, oczywiście na początku był problem, więc skojarzenia było, pamiętaj, nie musi znać Homera, myśl sobie o Homarze, nie? Tym, co czasami jemy, więc mówię, myśl o Homarze, a powiesz o Homerze. I tak kilka tego wyraźnie byłem dobrym pedagogiem, bo tak jak mówię, oczywiście się śmieję, proszę Państwa, bo trzeba do tego, wbrew pozorom, nie można śmiertelnie podchodzić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ja na przykład, tak jak mówię, mam 6 biologicznych swoich dzieci, najstarsza córka ma 22 lata, najmłodsza 3, więc mówię, tam cały ten przekrój, ja widzę, jak pięknie można tą świadomość dzieci kształtować właśnie w sposób taki naturalny, bo z jednej strony tak jak drzewiej to robili nasi rodzice, ale z drugiej strony, proszę Państwa, mamy co? Narzędzia i możliwości nieproporcjonalne do tego, co ja miałem. Nieproporcjonalne, co my mieliśmy za naszych czasów. No takie były, no inne były czasy, inne były tego. W większości przypadków, no jednak porodziliśmy się, ja jeszcze za Gomułki, część tam za Gierka, no tak było, jak było. Teraz, proszę Państwa, mamy tych narzędzi mnóstwo. Mamy samochody, mamy internety, mamy możliwości, samoloty, dojazdy, możemy, tego jesteśmy bogatsi też po prostu jako społeczeństwo, możemy w hotelu na przykład mieszkać, możemy zwiedzać, możemy, to są bardzo ważne, proszę Państwa, istotne rzeczy. Tutaj jeszcze nasz kolega powie o bezpieczeństwie, bo właśnie ten świat znowu zaczyna być zastępowany, z jednej strony mieliśmy ten świat siermierzny, a teraz wchodzimy w ten świat całkowicie wirtualny. Niestety, proszę Państwa, no, trzeba pamiętać, że ten świat ma bardzo, bardzo dużo tutaj zasadzek, nie? I on, jeżeli nieodpowiednio będziemy w tym świecie się poruszali, no nam, jak powiedzmy już osoby starsze, jestem 10 lat na emeryturze, więc można powiedzieć, że mnie już niewiele grozi, nie? Ogólnie rzecz biorąc, ja traktuję internet bardziej jak maszynę do pisania i myślę, że w tym wieku to chyba nie należy się wychylać bardziej, ale niestety to młode pokolenie, szczególnie ci najmłodsi, jak ja widzę, jak czasami właśnie z tej szkoły czy coś wracają 5-letnie dziecko i już tam siedzi w tym tablecie czy telefonie. Proszę pamiętać, że do trzeciego roku życia, to nie będę cię wyleciał, ale do trzeciego roku życia absolutnie. Dziecko nie może nawet tego za bardzo dotykać. W tym momencie tyle, ile weźmie z internetu, w cudzysłowie, to tyle straci zdolności późniejszego rozumienia świata. Mniej więcej to jest oczywiście sposób taki pokazowy, mówię.
Myślę, że teraz przekażmy tutaj naszemu ekspertowi. Tak, poprosimy o głos pana Łukasza. Pan Jacek zdiagnozował chyba, wymienił wszystkie grzechy Polaków, ale na szczęście powiedział też o naszych zaletach, których mamy też na pewno bardzo wiele. Pan Łukasz jest pedagogiem, pracuje z młodzieżą. Pan Jacek wywołał temat kontrkultury. Jak się panu wydaje, dzisiejsza młodzież, czego ona szuka tak naprawdę? No, czego ona szuka też z pana perspektywy, czego szuka w tym internecie właśnie? Oni szukają kontaktu z drugim człowiekiem tam, szukają jakiegoś przeżycia, jakiejś inspiracji. Czego szukają? Temat był szeroki, samą cyberprzestrzenią żeby się zająć pewnie przez długi czas, a mamy tutaj krótki, więc ja też nie chciałbym zajmować zbyt dużo, ale tak ze wszystkim, tutaj są plusy i minusy. Narzędzie internet może porównać bardzo dobrze takiego narzędzia, jakim jest nóż. I wiecie Państwo, że możemy go użyć bardzo dobrze do posmarowania kromki chleba masłem. Z przyjemnością zjemy. Nóż jest bardzo nam potrzebny do codziennych, no pracy codziennej w kuchni, wszędzie. Nie wyobrażamy sobie życie bez noża, czyli narzędzia ostrego, ale użytego prawidłowo, świetne narzędzie, po prostu pomocne. Tak samo z internetem. Jest świetnym narzędziem i ci nawet sobie nie wyobrażamy troszeczkę funkcjonowania bez cyfryzacji, bez tych jakichś takich pomocy technologii cyfrowych. I one nam sprawiają przyjemność, chociażby ten ekran diodowy z tyłu, chociażby kino, chociażby film, no wszystko to, co mamy. Smartfon, który dzisiaj jest naszym komputerem podręcznym tak naprawdę, więc to jest technologia, którą można pozytywnie użyć, a z drugiej strony nóż jest też narzędziem, który może być raniący, może być nawet sytuacją przestępczą, jakimś narzędziem przestępstwa. I internet też jest bardzo często takim narzędziem, które może zranić, może konkretnie zepsuć relacje, konkretnie uderzyć młodego człowieka, albo w każdego człowieka, bo to nie chodzi nawet tylko o młodego człowieka, ale w każdego człowieka i może być konkretną przyczyną zła po prostu. Więc jest to, tak jak mówię, chyba we wszystkim naszym. Paracelsus kiedyś powiedział, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, tylko dawka decyduje o tym. Z internetem jest podobnie. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tak naprawdę technologii cyfrowych, bo je wykorzystuję. Sam jestem pedagogiem w Zespole Szkół Technicznych i Placówek Momentalnych, bo 1600 uczniów, szkoła branżowa i technikum. I nie wyobrażam sobie dzisiaj szkoły też bez takich technologii, ponieważ możemy nie tylko przekaz werbalny do uczniów skierować, czy praca nad tekstem, ale też obrazowy, czyli jakby no, mamy na wszystkie zmysły, możemy gdzieś tam działać. Nie? To jest, dostęp do kultury jest niesamowicie jakby otwarty, Ninateka, taka strona chociażby, albo inne strony, które my czasem pokazujemy młodym ludziom, gdzie można sięgnąć po źródła kultury, gdzie można to zobaczyć, poczuć. I no, czasem trzeba było gdzieś pojechać, ja zapamiętam, jak byłem małym chłopcem, to trzeba było pojechać, żeby zobaczyć jakiś obraz Matejki, czy pochodzić po muzeum, gdzie możemy wejść na wirtualny spacer po muzeum. Nie? Tylko trzeba im jakby to fajnie zapodać, przedstawić. Ja bym chciał powiedzieć, że młodzi ludzie są zagrożeni oczywiście i oni już coraz więcej wiedzą na temat tych zagrożeń. I chyba największym wyzwaniem dla nas jest po prostu pokazanie im, jak mogą pozytywnie i dobrze tego użyć, tego narzędzia, jakim jest świat wirtualny. Ja powiem tylko tyle, że faktycznie, jeżeli chodzi o małe dzieci, to tutaj zakazy są, no powiem, wskazane, a nawet konieczne. I trzeba rodzicom. Państwo jesteście też bardzo często już dziadkami, czyli w tym pokoleniu, którym też możecie zwracać uwagę swoim dzieciom, czy też w rozmowie z wnukami. Jest przełożenie między relacjami, które potem będzie młode dziecko rozwijało w swoim życiu, a ilością spędzonych chwil przed ekranem monitora, telefonu, komputera, laptopa, z jakiegoś tabletu, ponieważ tutaj mamy w kontakcie takim międzyludzkim, kiedy patrzymy w twarz, kiedy odczytujemy mimikę, kiedy mamy kontakt taki, wiecie, gdzie my nawet naśladujemy swoimi gestami twarzy, nawet nie myśląc o tym, osoby, z którą rozmawiamy albo na którą patrzymy. Jeżeli ona się uśmiecha, no automatycznie też się uśmiechamy, że coś tu krzywimy oczy. Nie wiem, czy zwrócili Państwo na to uwagę, to jest ten przekaz niewerbalny. Potem młodzi ludzie, kiedy nie mają takiego bezpośredniego kontaktu, oni nie potrafią pewnych rzeczy nawet odczytać tej kultury, które my mamy naturalnie wpojoną przez rozmowy, przez spędzanie czasu, przez zabawę gdzieś na podwórkach i tak dalej. To jest niestety, ale sprawia potem w nich zagubienie. Potem, jeżeli już dorastają, zaczynają budować tą komunikację niestety na bardzo często na pisaniu, czyli na pewnym też przekazie pozawerbalnym, także takim, wiecie, takim literalnym, może niosącym oczywiście emocje, ale znowu nie twarzą w twarz i to jest duży problem, to prawda. Rodzice muszą wiedzieć, że mają prawo stawiać granice,
zasady. I to jest, o tym mówimy też my jako pedagodzy w szkołach bardzo często na zebraniach z rodzicami, pracując z rodzicami, że mają prawo do tego urządzenia, które dają dziecku. Ja jestem zwolennikiem tego, że do 10 roku życia na 100% to rodzic dysponuje telefonem czy smartfonem dziecka. On ma prawo go przejrzeć. On ma prawo zobaczyć, z czego dziecko korzystało. On ma prawo, to nie ma czegoś takiego, jak to jest własność taka osobista, bo czasem mamy wrażenie, rodzice mówią, ale przecież to jest jego własność osobista, przecież to, jak ja mogę wchodzić w jakąś taką, przekazać pewne granice, to jest jego, no, prywatne tak zwane, nie? No nie. Mało tego, musimy nauczyć najpierw dziecko korzystać z tych mediów, żeby potem udać do tego wolność. A do tego trzeba dorosnąć, wychować właśnie. A poza tym trzeba też właśnie o tych niebezpieczeństwach widzieć, patrzeć na to. To tyle, jeżeli chodzi o małe dzieci i o ich problem z komunikacją. Jeżeli mamy na to wpływ, to zachęcam, żeby rozmawiać i jak najbardziej wpływać na to środowisko wokół nas, żebyśmy chronili dzieci przed zbyt szybkim braniem do ręki. Ja niestety widziałem wiele razy, kiedy dla spokoju świętego rodzic dawał ten tablet do ręki dziecka i on dwulatek oglądał bajkę za bajką. Nie? To nie jest dobre i to będzie powodowało na pewno jakieś skutki w jego późniejszym życiu. A jeżeli chodzi o młodzież, to znowu młodzież jest dwojaka. Słuchajcie Państwo, bo ja widzę to tak. Papież, który już był przytoczony, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, powiedział w jednym wystąpieniu w Gdańsku w 1987 właśnie, że bardziej trzeba być niż mieć. I cały czas musimy o tym mówić chyba młodzieży, że chodzi o to, żeby być, a nie mieć. I to jest też ta tożsamość, którą oni poszukują. Czasem wyjeżdżają za granicę, myśląc, że jak będą mieć, to będą bardziej być, a się okazuje, że niekoniecznie, nie? Że jakby wartość w nich nie jest w tym, co posiadają, tylko wartość jest w tym, kim oni się czują. A ja bym jeszcze dalej poszedł i w tą stronę poszedł też Franciszek, nasz aktualny papież, na synodzie dla młodych powiedział, że nie pytajcie, kim jesteś, tylko dla kogo jesteś, nie? I młodzi ludzie, jakby też nasza praca pedagogiczna polega na tym, żeby przypomnieć, dla kogo są, nie? Oni bardzo często są też dla was, nie? Wiecie, jakby to jest też takiego, że dla nas, dla pokoleń, różnica jest przez media technologiczne kolosalna, ponieważ dzisiaj, ja mam czwartoklasistów w szkole technikum na przykład, jak oni mówią o pierwszoklasistach, którzy przychodzą, to oni mówią, że to jest jakieś inne pokolenie. Przychodzi, nie, oni pamiętają, że się bawili na podwórku, grali jeszcze tam jakiś tak właśnie ten trzepak, jeszcze. Ja myślę, że oni już nie pamiętają takich rzeczy, ale nie, oni są, to są wsie podhalańskie, blisko Nowego Targu, ale też wsie, które gdzieś jest praca, wiecie, dom, rodzina, no, obowiązki, no, różne rzeczy się wykonuje, więc oni jeszcze pamiętają, a to pokolenie, które teraz przychodzi do szkół, oni są pokoleniem Web 3.0, czyli pokolenie, które rodzi się ze smartfonem w ręku, nie? Gdzie ja na przykład pamiętam, jak mój syn zaczął dojeżdżać do szkoły w Nowym Targu, 6 klasa, dostał telefon komórkowy. No, że był kontakt, żeby ja mógł coś z nimi tutaj rozmawiać i jakoś tutaj było jakoś w miarę bezpiecznie. To trzeba było dojechać busem i tak dalej. Ale dzieci dzisiaj dostają telefon komórkowy już w 3 klasie szkoły podstawowej. Na komunie to już na 100% większość chce mieć telefon komórkowy, nie? Albo nawet niżej, w pierwszej klasie. I to się, ten wynik się obniża. W Polsce są prowadzone takie badania. Bardzo ciekawy Instytut, Uniwersytet Gdański prowadzi takie badania. Można się do nich przyłączyć, bo w 2015-2016 była pierwsza w Polsce badanie na temat fonoholizmu. Jako taka jednostka chorobowa jeszcze nie została wpisana jako taką jednostką chorobową, jako na listę takich chorób, ale to jest uzależnienie od telefonu, od bycia non-stop online, bycia jakby cały czas w sieci i komunikacji opartej w dużej mierze na technologii informacyjnej, na takich narzędziach. Teraz te badania są powtarzane i to, co odkryto w pierwszych badaniach, to właśnie ten wiek, który się obniżył. Wiek, który tej inicjacji korzystania z telefonu komórkowego, czy w ogóle z technologii informacyjnych różnych, cyfrowych. Więc to też jest takie do zastanowienia się. Ale tak jak mówię, cały czas kładę też nacisk na to, że są technologie, które można świetnie wykorzystać. Ja widzę po moim synu też, po moich dzieciach, mam córkę 13-letnią, syn ma 17 lat, stawiliśmy pewne granice. On miał 2 razy w tygodniu dostęp do komputera po godzinie, nie więcej. To były czasy, kiedy głównie się grało w te Minecrafta i inne takie gry, więc też dowiadywaliśmy się, jakie są nowinki i tak dalej. Ja jeszcze tydzień temu byłem w Zakopanem na takiej lekcji na 4. klasę szkoły podstawowej i oni od razu, proszę pana, zna pan tego youtubera, tego i wymienił mi kilka, no 2 znałem, a reszty w ogóle nie znałem. Czyli wiedziałem, że już jestem na bieżąco, nie? A
jak powiedziałem, że czasem zagram coś na komputerze, to on mówił, wow, naprawdę pan gra? Jakby to było coś zupełnie, jakby był dinozaurem, ja nie czuję się. Ale rozumiecie, że ta przepaść jest bardzo duża, nie? Nawet nie już parunastu, czasem pokoleń oni się czują, że jest taka duża przestrzeń. Dlatego my możemy wejść w ten cyfrowy świat też, żeby im pokazać też i coś im opowiedzieć, dotknąć go, sprawdzić go, ale też w jakiś sposób my mamy prawo do tego go pewne rzeczy nazwać i zobaczyć, ta kontrkultura, ta antykultura, która tam się pojawia. Słuchajcie, przerażające są rzeczy, które znaleźć można w internecie. Ja nie chcę tutaj rzucać jakichś takich tematów, ale jeden, o który ostatnio jest bardzo głośno i może Państwo dotarły takie informacje o taki patostreaming. Patostream to jest taki po prostu oglądanie takich sytuacji, gdzie młodzi ludzie przed kamerą internetową piją, biją się, przeklinają i za to ktoś, żeby to obejrzeć, płaci, żeby oglądać na żywo to, co się dzieje w czyimś pokoju, w jakimś domu. To jest najnowsza zabawa, że tak powiem, nastolatków, żeby właśnie oglądać ten patostream. Czyli patologiczny taki przekaz medialny, nie? Na żywo. Policja z tym już walczy i już wiem, że już pozostały pierwsze kroki postawione w tym, żeby to zlikwidować, ale to narasta w lawinowy sposób. Także jest dużo zagrożeń, ale tak jak mówię, to co dla mnie czasem było, wiecie, sufitem w moich czasach, to dla nich jest podłogą. Oni dużo więcej mogą się osiągnąć. To też jest plus też nowych technologii. Rozwijać mogą talenty. Jest niebezpieczeństwo jedno. Ja chciałbym, nie wiem, Darka o to zapytać, co o tym myśli. Bo w dobie internetu miesza się sytuacja, wiecie, sztuki i takiej, ja nie wiem, jak to nazwać, nawet nie jestem w tej takim kulturze mówię specjalistą, czy takiej antysztuki. Miesza się taki odbiorca z twórcą. Wiecie, nagle się robi, że każdy może być twórcą. I niektórzy uzupełniają sobie prawo do sztuki, do pewnej, wiecie, oczywiście, jeżeli coś na wysokim poziomie, tak jak mówię, mój syn dzisiaj w pokoju swoim, przy pianinie, z MacBookiem i z jakimiś tam instrumentami muzycznymi może zrobić nagle swoją sobie płytę. Płytę sam może stworzyć w swoim pokoiku, bo są takie możliwości technologiczne. Nie? Nie musi studia wynajmować za bardzo. I zrobi to na wysokim poziomie, dźwięk będzie brzmiał. Nikt nie odróżni prawie, że to jest gdzieś tam robione prywatnie. A z drugiej strony właśnie ktoś może robić coś, co jest na niskim poziomie, a mianem twórcy się jakby tak mówić. Nie? I młodzież najbardziej chyba w tym potrzebuje pomocy, żeby pokazać im kulturę wysoką, ale w takim przystępny też sposób, ale też jakby, no nie to, żeby skrytykować twórców. Nie chodzi o to, żeby wytknąć, że ten jest słaby, albo jakoś ocenić, tylko chodzi pokazać też różnicę jakąś i też pociągnąć ich do tego, co jest może bardziej wartościowe, ale na pewno jest wymagające bardziej, nie? I to ma sens moim zdaniem. Właśnie mówienie nie tyle właśnie jakby tylko ostrzeganie, czyli jakby nasza działalność pedagogów, to nie jest tylko profilaktyka, żeby uważaj na to, nie rób tamtego, nie pij, nie pal, nie używaj internetu, nie wchodź na pornograficzne strony, nie rób tam takich rzeczy, nie patrz stream. To nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby ich nauczyć, jak korzystać z tych mediów, jakie wartości w nich zaszczepić, żeby oni potrafili się obronić. I jaka kultura, z jaką kulturą, z jakim przekazem chcemy do nich wejść, żeby oni mogli to odebrać. Więc pytanie do Ciebie, Darko, dziękuję, czy mogę... Bardzo proszę. Właśnie o tą kulturę, jak w tej dobie internetu tak naprawdę kulturę wykorzystać w jakiś pozytywny sposób, jak to tej młodzieży też, czy jest jakiś sposób na dotarcie przez media. Nim odpowiesz, Darku, chciałam tylko jeszcze zacytować Jana Pawła II, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie, od wystąpienia papieża właśnie w UNESCO w tym 80 roku. On stwierdził, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest kultura moralna. O tym jeszcze powiedzmy. Na ile, no właśnie, jak kształtować tą moralność i z Pana punktu widzenia technologie są bardziej szansą czy bardziej zagrożeniem? Bardziej zagrożeniem, dlatego że technologie są narzędziami, które są coraz bardziej rozwinięte, a im bardziej rozwinięte narzędzie, tym większe kompetencji wymaga do tego, żeby je obsługiwać. Kiedy widzimy na przykład
dźwig ogromny, prawda, i budowę, i wyobraźmy sobie teraz siebie w tym dźwigu i w tej kabinie. Jakie szkody moglibyśmy narobić, naciskając nieodpowiedni guzik, prawda? Czy wyobraźmy sobie siebie w lokomotywie nowoczesnego pociągu albo w kabinie samolotu. Tak samo jest z technologią. Nie wyobrażamy sobie, bo to nie są bezpośrednie takie szkody, że będzie samolot, który może spaść i to będzie widowiskowe, katastrofa i jakieś takie zniszczenie, prawda, tak to będzie spektakularne. Natomiast podobnie jest, ja tak to myślę o tym, że to podobnie jest z technologią, która może po prostu, no tak jak mówi się o tym, że do trzeciego roku życia dziecko nie powinno w ogóle brać do ręki smartfona. Ja widziałem takie filmiki w internecie, małe dziecko, które leży, płacze, histeria, bije rękami, nogami, nagle dostaje do ręki smartfon i się uspokaja. Potem znowu mu to zabierają i ono znowu dostaje histerii, dostaje znowu ten smartfon, na to niebieskie światełko i tam i jest spokój. Ktoś sobie zrobił okrutne doświadczenie na dziecku. To dziecko jest już skaleczone. Wiele tu rzeczy poruszyliśmy, ale właśnie ja myślę, jaka jest recepta, moim zdaniem, w ogóle na to, żeby młody człowiek się nie pogubił, w tym świecie. To jest pielęgnowanie relacji, spojrzenia w oczy, bycia z drugim człowiekiem, uczenie wrażliwości na piękno. W tym ta technologia, ekran jest absolutnie wrogiem. Kiedy córka była mała, wyrzuciliśmy telewizor z domu. Dziecko po prostu, nie mamy do dzisiaj telewizora, dziecko czyta książki. Spotykam się z tam, znowu czytasz, ale książkę czytam, twierdzę, ale książkę. Czekaj, jedno zdanie muszę doczytać. No, że czytaliśmy jej książki. Wrażliwość na słowo. Wyobraźnia. I uczenie dziecka, właśnie, wrażliwości na piękno. Popatrz, góry. Jeśli chodzi o sztukę, no to dobry obraz, prawda, czy dobra muzyka. Jakieś takie poszukiwanie siebie w tym wszystkim, siebie. Te nowe media, nowe narzędzia sprawiają, że człowiek jest absolutnie zakuszony i już w zasadzie pobudzane są jego zmysły, ale on nie ma jeszcze swojej, jakby nie okrzepł w swojej osobowości. Nie jest ukształtowany. Więc właśnie to staram się odpowiedzieć na obydwa pytania jednocześnie. Nie wiem, czy to się tak da, ale no, jest coś takiego jak przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. A to jest budowanie własnej osobowości, poczucia własnej wartości. Kim ja jestem? Jestem człowiekiem. Wokół mnie są ludzie. Jestem kochany. Przede wszystkim miłość w rodzinie, prawda? Poczucie... Robiono kiedyś takie badania. Pytano dzieci, co tworzy twoje poczucie wartości. Każdy tam mówi. Czy ludzi w ogóle pytano, tak? Że to, że umiem to, umiem tamto, potrafię to. Tymczasem psychologia mówi, że to, co stanowi o wartości człowieka, to są relacje, jakie on potrafi zamiast relacji w jego życiu. Więc relacje. Absolutnie szukanie siebie też w drugim człowieku, budowanie relacji i krytyczny stosunek do świata przez to się kształtuje. Krytyczny stosunek do świata. Jeżeli znamy oryginał, jeżeli wiemy, że jak piękny potrafi być świat, że to wszystko ma kolory, że to wszystko ma zapachy. To wszystko Bóg stworzył dla człowieka, prawda? Czy jak dobre może być malarstwo, dobry obraz w muzeum, jak piękna może być muzyka. Człowiek, który zna oryginał, potem nie da się nabrać na podróbkę. Kształtuje swój gust. Sam. Jakoś... No, to jest jakaś recepta, prawda? Żeby właśnie, tak jak kiedyś był ten elementarz Falskiego, składanie po literach, to jest właściwa droga, żeby te klocki gdzieś tam dobrze ustawić, te duże klocki, jako podstawy, żeby człowiek stanął na nogach stabilnie, a potem nie będzie go łatwo przewrócić, byle czym, prawda? Więc to jest tak. Druga sprawa, ta kultura, mówiliśmy o moralności, tak? O kulturze moralnej.
Jan Paweł II właśnie cytowany tutaj też powiedział, że jakimś, nie wiem czy potrafię to dokładnie zacytować, ale że jakimś miarą kultury, danej kultury jest jej stosunek do rzeczy najważniejszej, to jest jej stosunek do Boga. Nowik pisał, wiem, że Bóg jest na niebie i gospodarzy światem, zna wszystko u siebie, co drzewem, co kwiatem, co dniem, co nocą, jak gwiazdy się złocą. Po prostu człowiek tak mówi. Więc ten świat wartości jest światem, który nas kształtuje w ogóle jako ludzi. Ten świat boskiego prawa, Bożego prawa, mówimy też o prawie naturalnym, wpisanym w serce człowieka, to jest świat, który kształtuje nasze człowieczeństwo, dzięki któremu my w ogóle możemy bezpiecznie wychodzić na ulicę. Mamy prawo, mamy 10 przykazań. Po co one są dane człowiekowi? Księga Powtórzonego Prawa mówi. Żyj według tego, zachowuj te przykazania po to, żeby ci się dobrze żyło na tym świecie. Nie zabiję, prawda? Wychodzę na ulicę spokojnie, powiem, że jest to przykazanie, nie zabijam. I nie zabijaj. W naszym kręgu kulturowym ono obowiązuje. Więc ten, który idzie naprzeciw mnie, no nie zakładam, że on będzie próbował mnie, prawda? Bo mi się tam coś nie spodoba. Czy nie kradnij, prawda? Że mogę zostawić tutaj torbę, wyjdę. No to mówię o takich banalnych sprawach, ale na tym się opiera świat. Na wzajemnym szacunku, na poszanowaniu drugiego człowieka. Skąd ono się bierze? Nie bierze się z powietrza. Bierze się z tego, jak mówiłem, prawa naturalnego, które jest głęboko wpisane w ludzkie serce. I ja na początku mówiłem o tym, że rodzina jest tym, co uczy kultury. Uczy kultury w takim szerokim sensie, najpierw budując poczucie własnej wartości dziecka poprzez wzajemną miłość rodziców, ojca i matki, te podstawy, no, możemy zapominać, mówiliśmy o kontrkulturze. Kontrkultura to dochodzi do tego, że nagle nie mamy ojca i matki, tylko mamy dwóch tatusiów, tak? No to jest już jakaś, no jeżeli Biblia mówi, Bóg stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę. Więc w tym kręgu tej kultury naszej śródziemnomorskiej nikt tego nigdy nie negował. Ostatnio, no zaczęło się w 60-tych latach gdzieś tam w Kalifornii, od kultury dzieci kreatów, od buntu przeciwko wszystkiemu. Dochodzimy dzisiaj do tego, że człowiek nie jest w stanie, że za chwilę tutaj będzie trzeba zrobić 30 toalet, bo każda toaleta będzie oznaczała inną płeć. Słyszałem kiedyś taką historię, że w parlamencie niemieckim jakiś poseł wstał i zaczął wymieniać wszystkich posłów i wymienił ileś tam płci, które gdzieś tam występują w jakiejś tam specyfikacji. Tam, nie wiem, to trwało kilkanaście minut, czy pół godziny nawet. Tak, to jest właśnie takie podstawowe rzeczy. Tak? Na miłości ojca i matki dziecko opiera swoje bezpieczeństwo. W rodzinie, w której się rodzice kochają, dziecko wychowuje się bezpiecznie. Buduje poczucie własnej wartości, godności, poszanowania też drugiego człowieka. Ono mocno stoi na nogach. Miłość jest tym, czym co jest najważniejsze. Ona nas kształtuje, z niej się wzięliśmy i ona nas kształtuje, ona spaja społeczeństwo oparte właśnie na wzajemnym szacunku. Tak już kończąc, może przytoczę, bo tutaj na początku przypomniałem sobie taką, słuchając Jacka, taką fragment jednej z książek Sergiusza Piaseckiego, który napisał o instrukcjach dla agentów sowieckich w Polsce przed wojną, przed drugą wojną. Było napisane, że jak wchodzisz do jakiegoś domu i widzisz na ścianie krzyż, bądź spokojny, nic ci nie grozi, jak nie ma krzyża, uważaj. Krąg kultury chrześcijańskiej jest kręgiem, który szanuje ludzką podmiotowość. A to jest fundament moralności, podmiotowość, wartość człowieka jako osoby. Jako osoby. To jest ten fundament, na którym w ogóle możemy rozmawiać. Tak? I teraz ja swoje czyny, swoją postawę wobec innych ludzi oceniam, widzę ją w świetle 10 słów Boga. W świetle tego prawa naturalnego, nazwijmy to, wpisanego w serce człowieka, tak? Że nie ma czegoś takiego, że w świecie zwierząt nawet zwierzęta zabijają tylko po to, żeby jeść. Tylko w świecie ludzi to się zdarza, że człowiek zabija, nie wiem, ma jakieś zachwiane zaburzenie, zabija dla przyjemności, czy morduje słowem choćby. Więc ja widzę swoje postępowanie, postawę wobec drugiego człowieka w świetle tych przykazań, które kształtowały naszą kulturę, prawda, śródziemnomorską, tego poszanowania dla drugiego człowieka i wtedy
wtedy możemy w ogóle rozmawiać, wtedy mamy jakąś nić porozumienia. Kiedy to jest zburzone, kiedy pod to się podkłada ładunek wybuchowy i wysadza się w powietrze, to wtedy mamy gruzy. I wszystko budujemy od nowa. Ktoś, kto to neguje, próbuje opowiedzieć od nowa świat. Od nowa opowiedzieć świat, prawda? Nie, to nie jest tak. Nie jest tak, jak zawsze było. Jest inaczej. Jest inaczej, tak? Czyli to no, porządek. No, to jest, nie chcę tu za dużo mówić, ale myślę, że to jest podstawa. Pan Darek powiedział nam o tym, że no właśnie kultura kształtuje się w rodzinie, no tak powinno być. Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby tym miejscem, z którego wychodzi to, co najważniejsze, była rodzina, ale odnosząc się do słów pana Łukasza, który jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, wiemy o tym, że nasi najbliżsi, zwłaszcza młodzież, no właśnie wiele tych przeżyć, doświadczeń ma zupełnie poza naszą nawet świadomością, to znaczy w internecie. Ja chciałam spytać pana Jacka, w tym kontekście właśnie o te zagrożenia dla bezpieczeństwa w tej chwili. Na co powinniśmy zwracać uwagę w naszych domach, w naszych rodzinach? Co nam zagraża? Co zagraża dzieciom? Może troszkę odbiję to pytanie ze względu na to, że żeśmy stwierdzili tych zagrożeń, proszę państwa, jest naprawdę olbrzymia ilość, począwszy od tych wszystkich izmów. Jakie są pana doświadczenia? Znaczy ja bym chciał troszeczkę inaczej, proszę państwa, bardziej pozytywistyczne. Jak u mnie to się kształtuje? Powrót do źródeł, tak jak Darek mówił. Po pierwsze, proszę państwa, najważniejszą rzeczą bezpieczeństwo. Rok temu mieliśmy też tutaj tę konferencję pod takim zbiorczym tytułem Rodzina gwarantem bezpieczeństwa. I to jest, proszę państwa, rzeczywistość. Najpierw relacje między małżonkami. Oczywiście, że rodzina jest pełna, bo czasami zdarza się, no, ale przyjmujemy to tego. Proszę państwa, to jest fundamentalna zasada. Dzieci przede wszystkim uczą się na relacjach rodziców. Następnie relacje rodziców. Pamiętajcie jedną rzecz. Relacje małżonków są zawsze priorytetowe i są zawsze na pierwszym miejscu. Nie relacje rodzic-dziecko, nie miłość do dziecka. Proszę państwa, to jest bardzo fałszywe. Najważniejsze jest miłość małżonków. Jest naprawdę... Jest miłość do dzieci jest wtórna. Zobaczcie, i to się idealnie sprawdza, to się potwierdza. My zaczęliśmy dzieci traktować jako ubóstwa, traktować jako rzeczy tego. Nie. Dziecko ma być na drugim miejscu. Relacja między tego. Budowanie tej relacji. Tej prawdziwej miłości między dwoma ludźmi. Nie ma w ten czas rozwodów. Nie ma w ten czas kłótni. Pięknie mieliśmy na konferencji właśnie... Tak. Bardzo ładnie jest to powiedziane. Olbrzymie badania były zrobione. Pani sędzia Anna Wesołowska nam mówiła o tych badaniach. 200 tysięcy tu przebadano przedszkolaków. Jak państwo myślicie, spytano się prostą rzecz. Czego byście najbardziej chcieli w swoim życiu, tak od rodziców tego? No prosto, odpowiedzcie wy prosto. Jak myślicie, jakie najwięcej odpowiedzi było? Czego nasze pociechy, te 3, 4, 5-latki najbardziej chcą w swoim życiu? Na czwartym miejscu. Żeby się rodzice nie kłócili. To jest państwa odpowiedzią. Tak, żeby się rodzice nie kłócili, zdecydowanie numer jeden, proszę państwa. Więc zobaczcie, przede wszystkim relacje między tego, skąd się bierze. Dziecko jest później traktowane podmiotowo. Przekupywane. Dochodzi do konfliktów rodziców i co? Wyciągamy dzieci przeciwko sobie. I w ten czas jak można przekupić, jeżeli nie można miłością? No bo jak miłością, jak do drugiej osoby najbliższej zwracamy się w ten czy inny sposób, oni to widzą. No to co staramy się przekupić? Zabawkami. Staramy się wykupić pięknymi wyjazdami. Oczywiście to jest fajne do pewnego czasu. Tylko tutaj następuje ta zasada, że jak kupujemy 150 parę butów, to ona oczywiście sprawia nam radość, ale 5 minut albo 10. I ona już nic za sobą nie niesie. To jest podstawowa rzecz. Jak się to, proszę państwa, osiągnąć? Tak zwaną twardą miłością. Twardą miłością do dzieci. Praca.
dzieci muszą pracować, muszą mieć obowiązki. I to nawet troszeczkę przekraczające w cudzysłowie możliwości, żeby one starały się. U mnie tak w domu jest. Mają rozłożyć, mają posprzątać, mają umyć, mają spakować, zamieść podłogę, umyć podłogę, to zrobić, powynosić śmieci, wszystko, jak w zegarku zasuwają. Obiad albo kolacja, przynajmniej jeden posiłek wspólny. Nie ma możliwości, żeby dziecko jadło poza tym. Dlaczego? Bo to jest, proszę Państwa, jedyna możliwość praktycznie we współczesnym świecie sprawdzić, czy coś się z naszym dzieckiem dzieje. Musimy mu patrzeć w oczy. Zawsze jest mówione, że oczy to są, to jest lustro duszy, to jest szyba duszy, to jest refleks duszy. Co ty zobaczyć? W oczach widzimy matka, ojciec w oczach swojego dziecka zawsze. Smutek dostrzeże, ale dostrzeże też na przykład, że sięga po różnego rodzaju substancje. Pobudzające rozszerzają źrenice i nie ma na to siły, może se zakrapać, a tropinu to w ten czas w ogóle mu się rozszerzy, czy tego. Odurzające, tonizujące, co robią? Zwężenia źrenic. Nagle tego, w tych oczach jest pustka, smutek, coś się dzieje i trzeba w tym momencie, co się dzieje? Zdiagnozować trzeba. Trzeba leczyć tam, gdzie jest przyczyna, a nie objawy. Jak później przychodzą depresje młodzieńcze, piękny artykuł, piękny, niepiękny, no artykuł czytałem wczoraj na temat kliniki psychiatrii i neurologii dziecięcej w Warszawie. Zapisy są na rok w przód, na dwa lata w przód. Full. Próby samobójcze, depresje, anoreksje, bulimie, uzależnienia od różnych zachowań, problemy emocjonalne, proszę Państwa, katastrofa. No dlaczego? No bo właśnie jeżeli nie zdiagnozujemy, to proszę Państwa, najbliżej ja sprawdzałem lekarz, który jest specjalistą od na przykład anoreksji. Wiecie Państwo, na kiedy są zapisy? Na 2020 rok. A anoreksję trzeba leczyć natychmiast. A na 2000 sprawdzałem specjalnie, żeby z Państwem się podzielić, bo akurat piszę też książkę kolejną, jedną z tych właśnie, gdzie jednym z podstawowych właśnie będzie tu problemów, będę mówił o anoreksji, bulimii, właśnie nieakceptowalności własnego ciała. Więc 2020, takie dziecko często już jest stracone, bo ono nawet jeżeli przeżyje, a często nie przeżywa, to ono już będzie do końca życia borykało się z szeregiem problemów. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Wyrzeczenie. Piątek, tak jak u mnie, zawsze post, zawsze codziennie godzina 21:30 modlitwa za innych. Na kolana możecie później wierzonie wybrać swoją wiarę, to nie jest problem, ale póki co ja decyduję. 21:30 modlicie się za innych, bo inni potrzebują, bo inni mają gorzej, bo inni mają czasami 100 razy bardziej pod górkę niż wy. Chociaż czasami też nie jest kolorowo, bo i brakuje tego. Ale to nie jest powód do tego, żeby właśnie to robić. I to jest wyrzeczenie. To jest wyrzeczenie. Macie cokolwiek? Proszę bardzo, oddajecie nadmiar. Po co te rzeczy, które dostajecie w nadmiarze, bo tu wujki bogate, to przyniesie grę. Po co tego oddać? Po co? Najlepiej patyk jest. Patyk znaleźliśmy nad morzem, jest numer jeden zabawy, proszę Państwa. Zabawy właśnie manualne. Moja żona non-stop, proszę Państwa, z dziećmi manualne zabawy. A to jakieś układa, to robi. I oczywiście wieczorem czytanie malutkim dzieciom obligatoryjnie książek. To jest tego, nie poszła do pracy, nie dlatego, żeby się pieniądze nie przydały, tylko, proszę Państwa, tak jak mówię, te pieniądze się nigdy nie zwrócą, te niezarobione, ale zawsze się to zwróci w postaci tego, jak człowiek patrzy, jak się dzieci rozwijają, jak pięknieją. Moralność. Nie chodzisz w krótkiej, mimo że twoje koleżanki chodzą w takiej, ty tyłka nie będziesz pokazywał. Póki u mnie jesteś, za moje jesz, nie pokazujesz tyłka. Potem możesz sobie pokazywać, co chcesz, to będzie twój wybór. Ale mam nadzieję, że zrozumiesz, że tego, proszę Państwa, to są elementarne i podstawowe rzeczy. Nie wstydźmy się tego. Nie wstydźmy się. Po pewnym czasie było właśnie te babcie, które te mówiły, tu paciorek, czas mówi, tu nie pokazuj, a były wyśmiewane. Wracają czasy, że przestały być, proszę Państwa, wyśpiewane. Przestały być. Tak jak przestaje być modne. Wiecie Państwo, jakie jest jedno z największych zagrożeń, które obecnie funkcjonuje? Śmieciowa żywność. Pełna chemii, która po prostu zabija człowieka. Ja w ogóle przechodzę teraz, jestem biegłym sądowym, jedynym w Polsce właśnie od narkotyków, kryminologii, od tych wszystkich spraw, ale teraz coraz więcej wykładów w ogóle prawie nie poświęcam. Tam powiedzmy, to jest margines. Poświęcą co?
suplementom diety, poświęcam śmieciowej żywności, poświęcam na przykład napojom energetyzującym, które mają takie ilości substancji psychoaktywnych, jak niekiedy klasyczne narkotyki, one są co? Do kupienia bez żadnych gram. I takie 3, 4, 5, 6-latki idą z przedszkola. Mamo, kup mi tu napój, a to fajny, bo to taki ładna jest okładka. A już w ogóle ze szkół to sami sobie kupują, że nikt nie może im zabronić. I dobrze, proszę Państwa, później co? Okazuje się, że układ neuropsychiczny jest całkowicie rozleciony. I brak możliwości później nawiązania kontaktów z drugą osobą. Brak możliwości właśnie kompromisu, to co dalej. Trzeba się przeprosić. Świetne. To jest i w powiedzeniu arabskiej, powiedzenie pochodzące też z Biblii. Ja zawsze jedną zasadę przyjmuję. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Człowiek nie może położyć się spać pogniewany z czymkolwiek, bo to go zabija. Zabija relacje między małżonkami, między rodziną, między dziećmi, między zasadami. To są elementarne, proszę Państwa, dzieci. Rzeczy wyśmiewane były, ale okazało się, że to jest idealne, proszę Państwa, antidotum. I zawsze się sprawdza. Zawsze się sprawdza. Te zasady zawsze się sprawdzają. Czystość serca, wyrzeczenie, radość życia, miłość do innej osoby, poświęcenie to jest najważniejsza rzecz. Wyrzeczenie się. To jest, hartuje się wolę, hartuje się własny charakter, a u nas tylko brać. Taki człowiek nie może normalnie funkcjonować. I proszę Państwa, wielki powrót tego. Jan Paweł II, który niejako jest patronem, w cudzysłowie, mojej rodziny, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II uzdrowienie mojej córki o takim dziwnym imieniu, Gloria Maria, była jednym z dowodów świętości. Cztery książki napisałem z żoną, opisujące tą całą historię. Jutro do wszystkich empików wchodzi kolejna, tym razem razem napisałem ją z osobą znaną troszeczkę, ze znanym dziennikarzem śledczym Wojtkiem Sumlińskim. Napisaliśmy właśnie historię mojej służby, ale to tylko był pretekst do pokazania, że mogąc przebywać cały czas w tym piekle, bo całe życie pracowałem z przestępczością narkotykową, już 24 rok w tym wszystkim funkcjonuje. Tam, gdzie jest śmierć, tam, gdzie jest nieszczęście, tam, gdzie jest to wszystko, o czym mówiliśmy, o tym całym, co pojawia się tego, okazało się, że nagle rodzi się córka, która ma 800 gram, która w najlepszej klinice, diagnoza jest taka, że nie ma absolutnie możliwości przeżycia. Jedne tylko osylium, drugie, trzecie, czwarte, profesorzy, jedni, drudzy, trzeci, w Śląsku, Śląska Akademii Medycznej, klinice Katowice, Meduków 8. Wspaniały profesor Sikora, nasz wielki przyjaciel obecnie tego. Nie, po prostu Jacek nie będzie żyła. No jest taka sytuacja, musi się z tym pogodzić. I nagle okazuje się, że Gloria Maria ma 13 lat. Od tego czasu, gdy przez te 8 klinik przeszła, nie była ani razu u lekarza. No nie licząc jakichś badań kontrolnych, czy tam szkolnych, okresowych, no wiadomo, ale nie była ani razu u lekarza. Ma 1,74 m, wzrostu 41 cm, numer but. Z modelką, była na 150 okładkach czasopism. Dlaczego? No bo właśnie przychodzi moment, że okazuje się, że układy, pieniądze, znajomości, telefony, to wszystko nie znaczy nic. Człowiek staje wobec tej decyzji, którą wydawałoby się, że ona jest nieodwołalna, że ta diagnoza jest tego, ale ma taką żonę jak ja, która powiedziała, zobaczysz, dam radę. Wielka modlitwa do Jana Pawła II, wielkie poświęcenie. Gloria żyje. Później się rodzi Maksymilian, później się rodzi Franciszek Karol, ostatnia trzylatka Faustyna się rodzi. Proszę zobaczyć. Można? Można. Dlatego, że 24 lata temu poznałem normalną kobietę. Powiedziałem, ta kobieta będzie kobietą mojego życia, jest dużo młodsza, ponad 8 lat. Ponad 1,80 m modelka. Zaręczyłem się po dwóch dniach. Proszę Państwa, w Krakowie. Z Częstochowy pojechaliśmy autostopem, zaręczyłem się, co więcej, w podróż poślubną pojechaliśmy, proszę Państwa, autostopem. Tacy byliśmy bogaci. W podróż poślubną pojechaliśmy autostopem. Bo nas nie było stać za bardzo, nawet dlatego to stwierdziliśmy, że zaszczędzimy. Ale to jest właśnie, proszę Państwa, to, co jest najważniejsze. Kwestia wyboru, kwestia spojrzenia na człowieka,
to, co mówił świetnie Darek, to, co mówił Łukasz, właśnie spojrzenia na człowieka jako tą wartość podstawową. Te inne rzeczy się tego... Żyliśmy z jednej, proszę Państwa, bez... Każde kolejne dziecko powodowało, że jak się dziecko rodzi, jak Bóg da dziecko, to i da na dziecko. Z każdym kolejnym pozwoliliśmy się na wyjazdy, mamy piękny apartament, nie wiadomo co jeszcze. Dał Pan, ale najważniejsze zawsze może mi to zabrać. Ale wiem, że nigdy nie zabierze mi miłości tej drugiej osoby. Plus mi oczywiście miłości moich dzieci, no, to jest tak, jak mówię, wtórne. I to jest najważniejsza rzecz. Budowanie tych relacji, kultury na rodzinie. Reszta, proszę Państwa, to jest tylko konsekwencja właśnie tej fundamentalnej, tak jakby to wszystko narasta, jeżeli coś wyrasta ze zdrowego drzewa, ze zdrowego nasiona, ze zdrowych relacji, to musi być zdrowe. Bo pamiętajcie, że zatrute drzewo zawsze przynosi zatrute owoce. Coś, co jest fałszywe, coś, co jest tego, zawsze prędzej czy później objawi tą swoją małość, tą fałszywość, tą złość. Także myślę, że chyba na tym z mojej strony będzie można zakończyć. I zapraszam też do zakupu książki. Jest, myślę, bardzo ciekawa. Komisarz między niebem a piekłem od jutra we wszystkich Empikach, we wszystkich większych księgarniach. Trochę spowiedź mojego życia. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. My teraz Państwa zapraszamy do zadawania pytań. Poruszyliśmy bardzo wiele kwestii. Jeśli są takie sprawy, o które Państwo chcielibyście dopytać, to teraz jest ten moment. To Państwo mogą. Ja ostatnie pytanie zadam jeszcze Panu Łukaszowi. Pan Jacek zwrócił naszą uwagę, no właśnie, jakie są te symptomy w rodzinie, które się pojawiają, które mogłyby sygnalizować, że z dzieckiem dzieje się coś nie w porządku, ale rozmawiamy o bezpieczeństwie, o bezpiecznym też korzystaniu z kultury. Jak z Pana perspektywy zauważyć, że no w świecie, do którego nie mamy dostępu, to znaczy w świecie wirtualnym, w tych narzędziach, z których korzystają dzieci, dzieje się coś niebezpiecznego. Jak to wychwycić? Myślę, że fajnie, jeżeli interesujemy się, znaczy każdy, kto jest w rodzinie, no to ja jako rodzic też interesuję się tym, co albo jak spędza czas moje dziecko, czyli tym właśnie, bo tak mówię, to różnica pokoleń jest, ale jeżeli podejdziemy do naszych najbliższych i poprosimy ich, żeby nam pokazali albo wprowadzili nas w świat swój, to i to bardzo często robią. Pewnie jeżeli był ten świat, jest troszkę niebezpieczny albo taki, którego się wstydzą, albo robią coś, czego się wstydzą w internecie, to wiadomo, że nie pokażą. I to jest inne narzędzia, można zastosować, żeby to sprawdzić. Rodzice warto niektóre rzeczy znać albo zabezpieczyć przed niektórymi rzeczami. Mam nadzieję, że niedługo już wejdzie takie zabezpieczenie systemowe z pozycji operatora sieci komórkowych, czy sieci właśnie internetowych, czy internetu, właśnie dostawcy internetu, żeby to nie tylko z narzędzia wychodziło, ale już systemowo było zabezpieczone i nad tym się pracuje. To nie jest łatwe, jeżeli chodzi o technologię. Ale właśnie, jeżeli prośba, żeby wprowadź mnie w swój świat, to też jest, oni to pokażą. Nie? I trzeba o tym rozmawiać, nie obrażać się na nich, że oni coś tam robią i spędzają tam dużo czasu, tylko właśnie pokaż mi, co to jest, opowiedz mi o tym, wprowadź mnie w to. Nie? Pokaż mi, co, dlaczego to jest dla ciebie takie ciekawe. Nie? To jest ta relacja, nawiązanie z nimi relacji i rozmowy, nie na tej zasadzie, że ale co tam głupie pewnie jakieś filmiki oglądasz, jakiegoś tam oglądasz jakiegoś youtubera, o czym to on mówi. No to on o czymś mówi. Oni potem o tym dyskutują. Wy Państwo też możecie dyskutować, rodzic powinien dyskutować z dzieckiem, o czym tam mówią, jaka ta kultura jest przekazywana, w jakiej formie i jak rozpoznać. Jeżeli dziecko, tutaj Jacek powiedział o tych takich symptomach przy stole, to jest ta sytuacja w takiej relacji. Jeżeli ona jest dziś zaburzona przez to, że to dziecko jedno, widzimy, że zachowuje się inaczej niż zwykle, albo po prostu spędza więcej czasu w samotności, w swoim pokoju, gdzie ma dostęp do internetu, bo większość, 90% młodzieży podnosi na dzisiejsze pytanie w szkole, czy ma dostęp bezpośredni w swoim pokoju do internetu, to większość ma, 90% ma ten dostęp non-stop, że tak powiem. Mamy sieci Wi-Fi włączone nieustannie w domach, nie? I one są do dyspozycji.
dzieci po zakończeniu szkoły podstawowej, czy mają dostęp, czy kiedyś skorzystali z internetu podczas nocy, kiedy rodzice spali? 50-60% podnosi, że tak. Miało takie coś, że kiedyś wszyscy poszli spać, a oni otworzyli sobie komputer albo telefon komórkowy. Większość już nie korzysta też z komputera, bo korzysta z telefonu, a to jest tak naprawdę komputer, mini komputer. W zasadzie bardziej psuje oczy niż ekran monitoru komputera, który jest większy i gdzieś tam przy zapalonym świetle często rozpraszającym gdzieś tam właśnie te flesze jest łatwiejszy, lepszy dla naszego wzroku niż ten mały ekran telefonu, który świeci najjaśniej i przy ciemnym, na przykład zgaszonym świetle jest najbardziej szkodliwy dla naszego wzroku i co wpływa też na ich zdrowie. Ale to jest właśnie ta sytuacja rozpoznania, myślę, że ona jest najłatwiejsza wtedy, kiedy będziemy po prostu spędzać z dzieckiem czas, czy z wnukiem, czy po prostu zwracać uwagę na ten czas, jaki jest, jaki on daje nam. To bycie właśnie, takie najprostsze rzeczy komunikacji naszej, takiej rozmowy, bycie przy stole, bycie razem, spędzanie czasu wolnego. My zachęcamy, my razem z żoną prowadzimy kursy dla małżeństw. Ja tylko powiem dwa zdania tego, co znaczy Jacek zwrócił uwagę, że jakby też bardzo duże znaczenie ma nasze wychowanie, jakie my odebraliśmy w domu. I podejście rodziców i teściów do małżeństwa z kobietą, którą mam. I to jest bardzo mocna korelacja, wiecie, bo dwa światy, dwie rodziny łączą się, tworzą nowy, jakiś taki fundament, nowy dom stawiają, taki nawet duchowy, psychiczny i ich relacja jest najważniejsza. Nawet jeżeli oni się między sobą pokłócą i dowiecie się o tym, że się pokłócili, będziecie źli może nawet na tą osobę, która zraniła waszą córkę, syna. Oni się pogodzą, wy to pamiętacie. I to jest najsmutniejsze, że czasem oni jakby to załatwiają, to, a my czasem to nosimy w sercu i mamy tą taką zadrę gdzieś tam, albo po prostu traktujemy troszeczkę, wchodzimy w tą relację małżeńską. Bardzo trudno jest czasem właśnie rodzicom czy teściom dać przestrzeń temu małżeństwu, żeby ono po swojemu budowało, być przy nich. Wiadomo, że to jest ich teraz najgorzej. Oni miłość, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa, takiego przytulenia, takiego przyjęcia, najgłębszej rozmowy mają między sobą mieć, a nie, wiecie, nie z nami. Nie? To jest trudne. Ja przypuszczam, że ja jak dojdę do tego momentu, będzie to dla mnie trudne. Aczkolwiek chcę na tym bazować, że to jest bardzo ważne. Wspierać ich, być dla nich, wspierać ich, ale dać im możliwość też takiego życia, jakby, no, nie chcę powiedzieć po swojemu, ale po prostu życia, no już dużo daliśmy, tak naprawdę najwięcej daliśmy miłości i on to owocuje i będzie owocowało też za kulturę, jeżeli my ją przekażemy w dzieciństwie, w takich prostych rzeczach, w relacji, w małżeństwie, w życiu rodzinnym, to potem to tylko będzie procentować, nie? I ja zachęcam do tego, żeby wspierać ich w tym, a z tymi młodymi ludźmi, którzy sięgają po telefon komórkowy i czasem przesadzają w nim, albo robią rzeczy, które nie powinni, to trzeba po prostu rozmawiać, nie? I oni, jeżeli będziemy szczerzy między nimi, nie będziemy wytykać ich błędów i tylko ich krytykować, tylko posłuchamy, co oni tam widzą, z czym tam się spotykają, co o tym myślą, będziemy rozmawiać, prędzej do nich dotrzemy, niż tylko zakazując i grożąc i robiąc jakiś po prostu, wiecie, no taki szum, nie? Właśnie lepiej posłuchać i porozmawiać i pokazać im, że niekoniecznie, słuchaj, to nie jest autorytet. Z czym może się nazywać autorytet? To nie jest chyba dobry sposób. Nie? A co myślisz, co czuła ta druga osoba, jeżeli tutaj mamy hejt? Nie? A co myślisz o tym przy sytuacji, jeżeli to by się stało na przykład twojemu najbliższemu? Nie? A jeżeli tobie by ktoś napisał taki komentarz, to co byś pomyślał? Nie? Ja młodym ludziom też często mówię, dzisiaj pracownik idzie do pracy, szuka miejsca, i pracodawca od razu zagląda na Facebooka i patrzy, w jakich jest grupach, kim jest, w ogóle z kim się kontaktuje, jaki ma przyjaciół, jaki ma swoje przekonania. Nie? Na podstawie tego można potem przyjąć albo nie przyjąć pracownika. Uważaj, co umieszczasz w internecie, to jest twoja przyszłość. Nie? Tego bardzo często się ciężko jest pozbyć. Nie? Dobrze, myślę, że temat rzeka. Tak, a nasi goście mają tak bogate doświadczenie i wiedzę, tak szeroką, że nie wyczerpałam jeszcze na te nasze ograniczone minuty tutaj, a chcielibyśmy też Państwu oddać mikrofon. Może ktoś ma pytania, wiele aspektów zostało poruszone. Bardzo proszę, jest czas na jedno, może dwa pytania. Śmiało. Już. Dziękuję.
Ja mam pytanie do pana redaktora Wrony. Przedstawia pan bardzo unikatowy rodzaj wychowania w rodzinie. I mam pytanie, jaka jest relacja między pana dziećmi a rówieśnikami, którzy wychowywani są według trochę innego modelu? Znaczy, tutaj akurat nie ma większego problemu z racji tego, że średnie dzieci chodzą do, znaczy w ogóle wszystkie moje dzieciaki chodziły, przeszły przez prywatne katolickie szkoły, więc to były szkoły bardzo takie hermetyczne, nie? Można powiedzieć, z przyczyn oczywistych zostały wybrane klasy niewielkie, no ludzie przynajmniej częściowo wyznający podobne wartości, ale te starsze, które już wyszły, nie mają problemu, no moja najstarsza córka już pracuje, jest po pierwszym stopniu studiów, druga wyjechała do Londynu, tam studiuje, ma narzeczonego, tak jak mówię, z całkowicie innego kręgu kulturowego. Nie widzę, wprost przeciwnie, widzę, że no, stanowią niezwykłe, czasami no, niezwykłe autorytety. Na przykład córka w Londynie jest traktowana jako takie no, absolutne dziwadło, ale w cudzysłowie to dziwadło pozytywne. Bardzo zawsze, bardzo no, szykownie ubrana, bo to od matki przyjęła. Wspaniały język, zero jakichś, nie wiem, inklinacji w kierunku narkotyków czy alkoholu, no, oprócz jakiegoś tam wina. Zasady, no my na przykład też mamy zasadę, że no, prowadzimy kuchnię taką, no bardzo, no, bardzo taką, chyba na wysokim, można powiedzieć, poziomie, no, zajmujemy się tym, to też jest, proszę Państwa, dlaczego to jest, miałem do Państwa jeszcze wrzucić właśnie jedną rzecz, taka prosta, ja od 24 lat, odkąd poznałem żonę, przyjąłem pewną zasadę, że jeżeli tylko są możliwości, co tydzień będę żonie dawał kwiaty. Co tak robię, od 24 lat moja żona dostaje co tydzień kwiaty, tylko wybieram taki dzień, żeby nie było żadnej okazji. Na przykład musi deszcz padać, czy musi tego, bo w ten czas dopiero one mają, daję jej i mówię, jesteś kobietą mojego życia. To jest piękna rzecz. Z drugiej strony, dlaczego odwróciłem? Bo z drugiej strony na przykład moja żona nie poda mi obiadu, jeżeli ten obiad nie jest przystrojony jakimiś kwiatkami, jakimiś tam z papryki serca nie są wysypane, jakieś tam garninie są porobione. Dlaczego to jest? Proszę Państwa, to jest wyraz szacunku do drugiej osoby. Do mnie często, ja też poradnie prowadzimy z żoną od wielu lat, przychodzi kobieta i mówi, panie Jacku, no pan to opowiada, a mój mąż przyjdzie z pracy, wali się piwo, otworzy i telewizor i leży. Ja mówię, co ona ma zrobić? Co ma zrobić? A ja powiem, prosto rzecz, a ile pani razy w tym życiu otworzyła drzwi z uśmiechem i powiedziała, przywitała go z uśmiechem, a nie z miną, jakby go pani chciała zabić patelnią? Ile razy miał ulubioną, na przykład właśnie, że nie było okazji, to nie wiem, tą golonkę ulubioną, trzy schłodzone piwa, proszę bardzo, nastawiony telewizor na mecz, łóżko przyklepane. A może właśnie tego trzeba, żeby ktoś go raz potraktował. A ja widzę, jak moja żona mnie traktuje z szacunkiem. Przychodzę, jest obiad, jest ustrojone, dzieci podają, siądź. Masz tu picie, masz tu jedzenie, tu masz piwko, tu masz piwko, tu masz to. Nie, słuchaj, są na sekundę. Dlaczego? I to przenoszą, dzieci przenoszą i w pewnym momencie oczywiście jest ten element taki kpiarski odrzucenia, trzeba to wytrzymać. Ale później dzieci zaczynają zazdrościć. Zaczynają zazdrościć, jak na przykład dzieciaki wyglądają, co żeście w sobotę robili. A pojechaliśmy z rodzicami do lasu i żeśmy się patykami, albo żeśmy w piłkę grali wszyscy. Albo żeśmy grali w coś tam, albo żeśmy robili takie, a nie inne, albo wspólnie kolację żeśmy przygotowywali uroczystą. A z jakiej okazji? Bez okazji. Właśnie bez okazji. Uroczysta kolacja bez okazji. I to, proszę Państwa, integruje. Dzieci dostają tą taką warstwę ochronną i widzę po tych moich trzech najstarszych córkach, zero, tak jak mówię, alkoholu. Nie widziałem, żeby nigdy po narkotyki czy jakieś substancje, nigdy nie widziałem, żeby w jakiś sposób ich zachowanie urągało tym zasadom, które żeśmy wpajali. One się przyzwyczaiły i Wiktoria mówi, no ja jestem w tym Londynie, to wszystko, ale tato, nie, to nie interesuje.
interesuje. Mnie nie interesują narkotyki, nie interesują mnie jakieś tam imprezy, zaklewania się. Te wszystkie, które są u tego, po prostu nie. Ja nie mam czasu. Ja mam książkę, ja chcę iść do muzeum, ja chcę tego. Proszę Państwa, dzieci dają sobie radę. Dają sobie radę, bo mają właśnie ten argument, który pozwala im być hermetycznym wobec takiego nacisku, a ten nacisk jest najbardziej niebezpieczny. Media i grupy rówieśnicze. Dobrze, bardzo dziękujemy. Czy jeszcze jest jakieś pytanie może? Ja chciałem zapytać, może jakiś Dobrze, no to w zasadzie do wszystkich Państwa. Ja chciałem zapytać, czy może być kultura bez kultu? Bo chciałem zwrócić uwagę, że ten wyraz kultura ma w sobie jeszcze jeden wyraz, kult. I taką ciekawostkę, niedawno właśnie ktoś mi zwrócił na to uwagę, nawet teraz już wiem dlaczego. Jak żyję długo, to dopiero niedawno zwrócił na to uwagę, że w wyrazie kultura jest kult. I po prostu tak, wyraz kultura. Czy na przykład to, co robią niektórzy i mówią, że to jest kultura, sami Państwo powiedzieli, że to słowo, to jest słowo. I komuś się może wydawać, że tworzy kulturę, że jakby kreuje coś, co nazywa kulturą, a co niestety nie jest to kulturą. I właśnie uważam, że kultura może być bez kultu. Pan Dariusz powiedział, zresztą wszyscy panowie wywodzą się was z tych kręgów kulturowych, gdzie tym fundamentem bezpieczeństwa jest Bóg. Ja muszę powiedzieć, że jestem w takim terenie, że tutaj, jak jechałem tutaj do Państwa, to dostrzegałem, że tutaj był kult, ale czerwonej gwiazdy. Także przepraszam bardzo tutaj mieszkańców Zagłębia, ale niestety taki teren jest. I proszę Państwa, dlatego mówię, że jeżeli ten kult jest później tak kultywowany i kulturowo rozwijany, to ja, jeszcze raz, czy może istnieć kultura bez kultu? A wiadomo, o jaki kult mówię. Kultura bez kultu to będzie uran. Będzie uran tylko. Proszę Państwa, no, człowiek jest istotą wolną. Kultura, już mówiłem o tym, jak ja to rozumiem, jest emanacją ducha ludzkiego. Człowiek jest istotą wolną i może kształtować swojego ducha w oderwaniu od tych wartości, o których mówimy, w oderwaniu od Boga. Wtedy ta kultura będzie destrukcyjna, bo wtedy podkłada się, prawda, minę pod te wartości, pod ten porządek świata, odwieczny porządek świata. I uderza to w fundamenty społeczeństwa, fundamenty jakiejś harmonii społecznej, jakiegoś porządku, prawda, o którym my tu cały czas mówimy. Mówimy o tej rodzinie, o tym budowaniu porządku, relacji, o poszanowaniu drugiego człowieka. Jeżeli człowiek odrzuca to, a może to zrobić, będzie tworzył kulturę, będzie tworzył antykulturę, inną kulturę, kulturę śmierci, tak ją nazwał Jan Paweł II. Cywilizację śmierci, dokładnie. No? Cywilizacja śmierci jest przeciwko człowiekowi. Cywilizacja śmierci wybiera używki, narkotyki, wybiera to, co człowieka zabija. Wybiera złudzenie. Demon mówi człowiekowi, zobacz, to jest piękne, jak to się błyszczy, mówi, no to ci się należy, jesteś tego wart. Czego jesteś wart? Tego telewizora za 500 zł, czy tego kremu tam tupki, kremu, jesteś tego wart? Demon jest nieprzyjacielem, tak jest określany, nieprzyjaciel natury ludzkiej. Demon chce śmierci człowieka, demon chce twojej śmierci, chce, żebyś zdechł. Mówiąc tak wprost, no. Żebyś unurzał się w błocie, żebyś zwątpił, żebyś nienawidził siebie, nienawidził innych, żebyś nie wierzył w miłość, żebyś się zachlał, żebyś skoczył z mostu, bo ten świat jest tańczyk. Tego chce demon. Ale to jest napisane małymi literami, jak w tych pożyczkach, prawda? Już szybciutko, potrzebujesz już, nie ma problemu. No ale potem to trzeba przecież spłacać, tak? Już, pomąchaj. Połknij coś, ale to kosztuje, to nie jest bez ceny. Trzeba zapłacić ten cen, tylko to jest wszystko małymi literami. Tylko się tego nie czyta, prawda? Tylko to są wielkimi literami jest napisane używaj, bierz.
wszystko trzeba płacić. Płaci się zniszczeniem relacji, zniszczeniem siebie, zniszczeniem swojego życia. Potem są te problemy i trzeba czekać 2 lata na spotkanie z psychologiem. Także, ale to już za bardzo się może rozwijać, więc może być kultura bez wartości, może być, bo to jest antykulturą, jest kulturą destruktywną, bo cały czas myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości, że w centrum naszych rozważań jest człowiek, jego dobro, dobro człowieka, prawda? A wtedy wszystko będzie na swoim miejscu, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to powiedział święty Augustyn, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. Jeżeli następuje odrzucenie, porządek świata zostaje zachwiany, postawiony wręcz na głowie. Człowiek wchodzi w miejsce Boga i on mówi, ja będę określał, co jest dobre, a co złe, ja będę panem życia i śmierci, ja będę mówił, że można zabijać dzieci nienarodzone, będę mówił, że, prawda? Ja będę decydował o tym, co jest dobre, a co złe. To jest fundamentalny grzech natury ludzkiej, że człowiek postawi siebie w miejscu Boga, czyli no, jaka kultura bez kultury, no to właśnie tak w odrzuceniu wartości, czyli destruktywna. Bardzo dziękujemy Państwu za pytania wszystkie. Dziękujemy za tę część naszego spotkania o kulturze, o zagrożeniach w tej kulturze, o roli kultury, o bezpieczeństwie. Opowiadali Państwu Pan Łukasz Iżyk, Pan Dariusz Kowalski, Pan Jakub Brama. Dziękuję.